Cześć! Dzisiaj Doris gotuje. Dlatego, że pisaliście do mnie na maila, że mało jest przepisów. Sądziłam do tej pory, że nie muszę wrzucać tych przepisów, bo w internecie jest tego mega dużo. Ale jeżeli chcecie, to wrzucę trochę ze zdrowego żywienia, to co dzisiaj gotuję. Więc tak, może skupmy się na tym. Dzisiaj robimy chleb. Chleb z pełnych ziaren, które zostały namoczone. I zaraz pokażę. Oczywiście na blogu dokładnie opiszę składniki i Wam wszystko wyszczególnię. Poszłam trochę na łatwiznę, wrzuciłam w opakowaniach, bo mi się nie chciało przepsypywać do miseczek. Więc tak, dodałam kaszę jaglaną do chleba, ugotowałam i zblenderowałam. To jest zblenderowana kasza jaglana, troszeczkę wody dodałam i osoliłam jedną małą łyżeczkę. Do tego dosypałam takie rzeczy jak amarantus, słonecznik łuskany, siemielniane, pestki dyni, nasiona chia i orzechy brazylijskie oraz len mielony złoty. Odtłuszczony. No i oczywiście do wszystkiego sól himalajska, prawda? Dostałam ostatnio dostawę fajną i od jakiegoś czasu kupuję w tej firmie, więc pytaliście też mnie, gdzie kupuję olej kokosowy, bo zaraz będzie też o nim, bo przy drugiej potrawie, więc kupuję w takiej fajnej firmie Vivio. Mają bardzo fajne promocje i trafiłam na super ceny, więc polecam. Polecam, ponieważ mają fajne opakowania. Opakowania są po same brzegi, więc dużo tego jest i no i tyle o tym. Więc tak, tutaj przygotowujemy chleb, ale jeszcze zanim to pokażę, co tutaj mam w garkach. Więc tak, dla osób postujących mamy leczo, czyli dla mojego męża. Wszystko na blogu opiszę, co dałam. Są tu ogórki kiszone, pomidor, papryka, czerwona, przyprawy. Oregano, sól himalajska, cebulka, czosnek. Standardowo to, co powinno się dawać. I teraz tak. Tutaj mamy cebulkę przesmażoną na oleju kokosowym, troszeczkę z wodą. A tutaj też mieszam tą samą łychą, bo trochę zmniejszyłam gaz. Robi mi się fasolka jaś, czyli fasolka po brytońsku. I chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chciałam Wam powiedzieć a propos fasolki po brytońsku, ponieważ bardzo dużo osób jej nie je, dlatego że wzdęcia są po niej, gazy i tak dalej. I tutaj taka fajna rzecz, że po pierwsze mamy dużo magnezu, dużo żelaza, dużo wszelkich witamin i minerałów. Spokojnie zastąpi nam mięso, ale ciekawostka, jeżeli nie wiem, może wiecie, ale ciekawostka. Jeżeli nie dodajemy mięsa do fasolki po brytońsku, to nie mamy wzdęć. Dodajemy oregano, dodajemy majeranek, tymianek, ja dodam jeszcze przecier pomidorowy, czyli standardowo czosnek, smażoną cebulkę i będzie super fasolka. Fasolka się ogólnie sama rozgotowuje, więc namaczałam ją 20 godzin. Tak porządnie. Wodę, w której namaczałam, trzeba wylać z powrotem i później świeżej nalać. Więc to tak mamy. I teraz tak, przechodzimy do chleba. Więc tak, bierzemy dużą miskę. I chleb jest bardzo prosty, przede wszystkim bezglutenowy. Bezglutenowy, ponieważ ziarna mamy tutaj dopuszczalne, czyli bez pszenicy, więc osoby z niedoczynnością tarczycy mogą bez problemu go jeść. I tutaj mamy namoczony, jest taki troszeczkę gilowaty, ponieważ dałam ten len mielony, złoty, no i siemielniane swoją drogą, tak? Wszystko razem mieszamy, czyli kaszę jaglaną dodaję do tego. Przygotowałam sobie wszystko wcześniej, żeby Was nie zanudzić gotowaniem, w sensie, że będziemy na coś czekać. Więc tak, kaszę jaglaną mamy. Wszystko razem można. Osoby, które tolerują gluten, możemy dodać płatki owsiane do tego chleba. I wtedy będzie też pyszny. Także jak kto woli. Mieszamy tak
troszeczkę mocniej. O tak. Dałam łyżeczkę soli himalajskiej, ale uważam, że nie więcej, ponieważ tutaj mamy dużo ziaren, także tylko w sumie osoliłam kaszę jaglaną. Dobrze wymieszamy. O tak. Aż się spociłam od tego mieszania. Nie jest to takie hej ho. Dałam jeszcze, przepraszam, jeszcze tutaj dodałam troszeczkę orzechów. Orzechy w ogóle brazylijskie starłam, a dodałam też troszkę orzechów, tutaj może kawałek widać, orzecha ziemnego, bo mi akurat garstka została, więc już nie miałam co Wam tutaj pokazywać w składnikach, bo to była garstka, więc już mi nie zostało, więc teraz wspominam o nich, ale wszystko napiszę w bloku. I teraz przekładamy do naczynia to wszystko. O, tak. Jeżeli nam się nie mieści, robimy na dwie blachy. Ja zaraz drugą wezmę i dorobię. O, w ten sposób. Ten chleb jest super, bo tak miska nam się fajnie nie brudzi, czyli fajnie nam wszystko odchodzi. Ładnie sobie go formujemy w foremce. O, proszę bardzo. I wrzucamy go do piekarnika na godzinkę. Najpierw na 190-200 stopni, w zależności jaki kto ma piekarnik. A potem po 15 minutach zmniejszamy do 180 i pieczemy przez godzinę. Oczywiście dopad patrzymy. Wszystkiego dałam na oko, jak to ja zwykle daję, więc bardzo Was przepraszam, postaram się tak troszeczkę na blogu zaznaczyć, ale myślę, że to w zależności kto ile blaszek robi chleba, to tyle. Nie jest to tani chleb, ale można sobie to raz na jakiś czas taki rarytasek zrobić. Przede wszystkim ma mega właściwości i te wszystkie ziarna są niesamowicie odżywcze. Wsadzam do piekarnika i zaraz będzie upieczony za godzinkę. Już gotowy, piekł nam się półtorej godziny. Bardzo fajny chlebek, mokry troszkę, więc możecie też w ogóle sobie sami przyprawiać, nie tak jak ja, tylko wedle smaku, więcej soli, ewentualnie jakichś ziół można sobie zrobić, jest to taki mokry chlebek. Już zrobiłam sobie kanapeczkę z ciecierzycy, tą kanapeczkę też oczywiście podam przepis na pastę z ciecierzycy, która jest super, ma dużo białka, żelaza, magnezu i w ogóle minerałów i witamin mnóstwo. Nasza fasolka, proszę zobaczyć jaka gęsta, nie dodałam nic jeśli chodzi o mąkę i zagęszczacze. Zrobiłam tak, że w momencie kiedy się zagotowała, tak już porządnie i była mięciutka, zblenderowałam troszeczkę, żeby ją zagęścić tak samoistnie. Naturalnie, tak, żeby zagęścić. Do tego dodałam przecier pomidorowy, majeranek, tymianek, sól himalajską, cebulkę przesmażoną na oleju kokosowym, tak jak wcześniej demonstrowałam. Fasolka smakuje wyśmienicie i jest mięciusieńka, także życzę wszystkim smacznego i do następnego.